Wygrajmy razem! Muzyka niesie radość i daje siły, by radzić sobie nawet w najczarniejszych momentach. Wiedzą o tym założyciele i przyjaciele fundacji Wygrajmy Razem. To grupa pełnych entuzjazmu młodych ludzi, których życiem jest muzyka i którzy chcą zarażać swoją pasją innych. Fundacja zajmuje się wspieraniem twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Organizuje koncerty, przeglądy muzyczne, zajęcia artystyczne z dziećmi. Udowadnia, że muzyka przełamuje wszystkie bariery i pomaga żyć. Witam Łukasza Barucha, założyciela i prezesa Fundacji Wygrajmy Razem, Karolinę Żelichowską, wiceprezesa, i Iwonę Ziemby, która bierze udział w wielu fundacyjnych projektach. A witam Was trochę tak jak swoje dzieci, bo jesteście w jakiś sposób rodziną Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, prawda, Łukasz? No tak, jeśli chodzi o mnie, to Festiwal Zaczarowanej Piosenki znaczy dla mnie bardzo wiele. W 2006 roku zupełnie straciłem wzrok i zawalił się mój świat, a wtedy muzyka stała się dla mnie najpierw terapią, a potem pasją. W 2007 roku dostałem się do finału Zaczarowanej i właśnie to wydarzenie całkowicie zmieniło moje losy, bo na nowo uwierzyłem w siebie i zrozumiałem, że niepełnosprawność nie musi mi odbierać marzeń, a życie daje mi wiele szans, tylko muszę je dostrzec i wykorzystać. No i zacząłem się udzielać społecznie, odnalazłem się wtedy w muzyce, albo muzyka mnie odnalazła. Tak, ale Łukasz, jesteś człowiekiem bardzo odważnym, dlatego brawa, brawa. Jesteś człowiekiem odważnym, dlatego że w tamtym momencie wziąłeś ster w swoje ręce. No tak się złożyło. W 2010 roku, 11 października w samo południe, wspólnie z Karoliną Żelichowską, zarejestrowaliśmy Fundację na rzecz promowania aktywności osób niepełnosprawnych Wygrajmy Razem. Znamy potrzeby i problemy swojego środowiska i staramy się dawać innym to, co sami chcielibyśmy otrzymać. No, udowadniamy, że warto i trzeba walczyć o swoje marzenia, a mamy wokół siebie wspaniałych przyjaciół, bardzo życzliwych nam ludzi, z którymi wspólnie realizujemy projekty artystyczne, koncerty, festiwale i wymieniamy się pomysłami. Karolina, a co wam dają te działania? My się spełniamy nie tylko społecznie, ale także zawodowo. Te wszystkie koncerty, muzyka, śpiew, to nie są dla nas tam tylko jakieś miłe, towarzyskie spotkania, ale jest to przede wszystkim forma terapii i rehabilitacji. Wtedy ładujemy swoje akumulatory energią, radością i przy okazji możemy tą radość dawać innym. Kiedy jesteśmy na scenie, to wtedy zapominamy o tym, że zmagamy się ze swoją niepełnosprawnością, z brakiem akceptacji społeczeństwa. Możemy zapomnieć o problemach i kłopotach dnia codziennego i często też zmagamy się z nudą, która niestety od środka nas zabija. No tak, ale powiedzcie nam, jakie są wasze potrzeby, marzenia. Marzymy o tym, żeby traktowano nas jak pełnosprawnych artystów. Chcielibyśmy śpiewać piosenki pisane specjalnie dla nas, a ci z nas, którzy tworzą, chcieliby prezentować swoją twórczość szerszej publiczności. My po prostu chcemy koncertować, chcemy śpiewać, ale także normalnie przy tym zarabiać. Z radością bierzemy udział w projektach charytatywnych. Wiemy, jak ważne jest pomaganie, bo sami często potrzebujemy pomocy. Ale ta pasja i praca w fundacji to dla wielu z nas jedyny sposób dorobienia do skromnych finansów. Wiecie, kochani, co, słowami i tak się wszystkiego nie da powiedzieć, więc lepiej zaśpiewajcie. Proszę Państwa, przed Wami Fundacja Wygrajmy Razem i przyjaciele, prosimy przyjaciół, czyli zespół Mezalliance Art. Jeśli masz ochotę, nas pomyśla mać.
najprostszy sposób. I jeśli chcesz zapomnieć o swoich kłopotach i zmartwieniach też, jeśli chcesz zaśpiewać, śpiewaj razem z nami. Teraz masz okazję, bo dla ciebie gramy. Poczekajcie jeszcze. Dziękujemy, oddajemy wam kwiat, ten drzewko szczęścia. Pielęgnujcie, dbajcie o swoje szczęście, dzieci. Bardzo wam dziękujemy i zapraszamy.